Siemano wszystkim na moim kanale, Kazik Bożówka. Dziś Wam pokazuję taką starą, zabytkową tą budkę telefoniczną, robotniczą, przedwojenną czy powojenną. O, zobaczcie sobie, jak ona wyglądała. To jest za czasów komuny. O, a telefon jest. O, tył taki jest. O. Tak kiedyś wyglądali pierwsze budki telefoniczne. Tylko, że to jest już starsza budka telefoniczna. To już nie wiadomo, co w niej jest. No, widać już kable przeparciały. Telefon 10 lat temu był dobry, teraz niedobry jest. Patrzcie se. Jeszcze można na taką. No zobaczmy. Niesprawny. Popsuty albo odłączony. No i widzicie, taka budka to już zabytek. Subskrybujcie, na łapki w górę, komentarze. No widzicie, jak to jest. Widzicie, stacja PKP. Ale budka to jest naprawdę fajna. Ale to już starsza, widzicie, jaka rdza. Już jest kupę lat, może ma z 80 lat, albo 5, albo 70. To jest jeszcze dawna temu, ta budka dawna. Może być jeszcze starsza ta budka. Może to być przedwojna, bo powojenna, nie wiem. Zobaczcie sobie ten znak. Nie widać tak bardzo dobrze już tego kółka z telefonem. Telefon widać, ale kółka nie widać, jakie by jakieś by. To może być jakaś już młodsza, taka. Albo, no nie wiem, jak to powiedzieć. Tak jakieś by takie budki w Warszawie za czasów komuny, czy coś tam, nie wiem. I zobaczcie sobie, tak. A tu jest taka trąbka, co kiedyś mówili przez megafon. Ale ten telefon to jest naprawdę stary, zabytkowy. O, widzicie, jak się chciało dodzwonić, to się kręciło korbą i się dodzwoniło. Ale telefon nie działa, kiedyś działał, widzicie. Tu był akumulator. A nie wiem, czemu te kable są takie urywane, może sparciały czy coś, albo odcięte. Mi się wydaje, że odcięty już ten telefon jest już na stałe. Kiedyś było słychać, jak na tych starych filmach, trzaski, nie trzaski, 10 rozmówców i co tam można było powiedzieć o tym. Ta budka jest aby jedna. Tutaj. Więcej budek nie ma. Telefonicznych. Aby ta jedna została starsza, najzabytkowniejsza. Nie można znaleźć tabliczki, z którego roku jest ona pochodzona. Nie wiem w ogóle. Czy gdzieś nawet jest ta tabliczka. Jaki rok, jaka produkcja. No, widzicie. No, subskrybujcie mój kanał, łapki w górę, komentarze, dzwoneczki. I co Wam mogę powiedzieć o tej budce? Nie znam jej pochodzenia, z tego roku ona jest. Ale widać, że jest najbardziej najstarsza. O, widzicie. O. Starsza budka.
ale telefon to jest bardziej zabytkowy, taki lata 80. czy 70., nie wiem, z którego to roku jest. Ale telefon 1981. Telekom. Nie będę go przewracał, żebyście widzieli, ale dobra. To ten telefon ma już, nie wiem ile ma lat, 41 czy 40. No i widzicie, kiedyś była dobrze zachowana ta budka. No i a teraz już się psuje. Niedługo może pójść na złą, czy nie pójdzie na złą, nie wiem. Ale jeszcze może zostać. Dopóki się nie rozleci, to będzie, będzie. Ale blacha masywna. Widzicie? To jeszcze będzie. No, a tam się przychodzi się do lasu, drogą się jedzie na drugą szosę i tam znów się jedzie gdzieś tam. To było jakieś przejście, jakieś się przechodziło. Jak się jakieś przyjeżdżało się. Ale dobra, mniej więcej tam. No i subskrybujcie mój kanał, łapki w górę, komentarze, dzwoneczki. Jeśli chcecie więcej takich filmików, to subskrybujcie mój kanał. No i zaraz jeszcze, co tam można jeszcze powiedzieć, a już nic tam. No to powiem wam, na razie, jeżeli chcecie mieć więcej takich zabytków, to wiecie co macie robić. Ah.